Narodowiec, kurwa, w Lonsdale'u, tak? Taki jesteś narodowiec? Tak? To Bóg chodzi, nie? Chodź, kurwa. Polak, w Lonsdale'u. Jaki krewny, ja to zrobię. Nie musisz chodzić, kurwa, w Lonsdale'u. A wiecie jak tam dojść na plac? Lepiej ominąć idiotów. Nie, bo tam w ogóle nie możesz dojść, bo policja zamknęła i nawet się przejść, to tutaj możesz dołączyć, ale tam nie. To trzeba pierwszą lepszą w boki i omijać te wszystkie. Szkoda, że nawet nie chcą powiedzieć jak tam dojść. Bardzo proszę, żeby wszystkie transparenty tam zgłaszać. Tak, może pan teraz odejść? Weźcie ten tej zestaw tych cichów. Zobacz,
Prosimy o przekazanie tej informacji dalej. Wszystkim. Prosimy. Odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku
wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Wzywa się do opuszczenia miejsca zgromadzenia osoby postronne, posłów, senatorów oraz inne osoby posiadające immunitet. Uwaga! Tu policja! Na podstawie przepisów prawa wzywa się uczestników zgromadzenia do zachowania zgodnego z prawem. W przypadku nieposporządkowania się poleceniom wydanym przez policję zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego w postaci pałek służbowych, wodnych środków obezwładniających, gumowych pocisków niepenetracyjnych i środków chemicznych. Policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Uwaga! Tu policja! Na podstawie przepisów prawa wzywa się uczestników zgromadzenia do zachowania zgodnego z prawem. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego w postaci pałek służbowych, wodnych środków obezwładniających, gumowych pocisków niepenetracyjnych i środków chemicznych. Uprzedzam, policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Ponadto wzywa się do opuszczenia miejsca zgromadzenia osoby postronne, posłów, senatorów oraz inne osoby posiadające immunitet. Uprasza się wszystkich dziennikarzy do opuszczenia miejsca zgromadzenia. Na podstawie przepisów prawa wzywa się uczestników zgromadzenia do zachowania zgodnego z prawem. W przypadku niepodporządkowania się polecenia wydane przez policję zostaną użyte prawem bezpośredniego w postaci pałek służbowych, wodnych środków obezwładniających, gumowych pocisków niepenetracyjnych i środków chemicznych. Policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Wzywa się do opuszczenia miejsca zgromadzenia osoby postronne, posłów, senatorów oraz inne osoby posiadające immunitet, a także dziennikarzy. Thank you.
Yeah.
chodźcie na środek ulicy. Nie, nie za ciało. Przede wszystkim naszą liczbę, ale rozpoczynamy tegoroczny Marsz Niepodległości. Do hymnu! Jeszcze Polska nie zginęła, nie dużo ludzi. A teraz dla naszych drogich rodaków z Kresów Wschodnich, Lwów i Wilno, pamiętamy! Dłuższy okrzyk, trochę dłuższy. Idzie nowe pokolenie, niesie Polsce odrodzenie. Idzie nowe pokolenie, niesie Polsce odrodzenie. Idzie nowe pokolenie, niesie Polsce odrodzenie. Idzie nowe. Dumą z polskości, to jest marsz niepodległości. Nadchodzi! Nadchodzi! Marsz Niepodległości! Nadchodzi! Nadchodzi! Marsz Niepodległości! Nadchodzi! Nadchodzi! Marsz Niepodległości! Nadchodzi! Nadchodzi! Marsz Niepodległości! Silny naród! Wielka Ojczyzna! Silny naród! Wielka Ojczyzna! Silny naród! Wielka Ojczyzna! Silny naród! Wielka Ojczyzna!
A to wszyscy znają, prosimy barwy w górę. Polska! Biało-czerwoni! 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 Polska! Duma! Duma! Narodowa duma! 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 Narodowa duma! 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 Narodowa duma! 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 Nie kłamiamy się czerwonym! Nie kłamiamy się czerwonym! Nie kłamiamy się czerwonym! Nie kłamiamy się czerwonym! Pamiętamy wasze zdrowie! Pamiętamy wasze zdrowie! Pamiętamy wasze zdrowie! Pamiętamy wasze zdrowie! Cześć i chwała!
chwała! Zapraszał, gdzieś z tą nie ustaliśmy, a to są... Nie pomylił. Już nie pamiętam, w której z miejscowości. Ale coś pan planuje, tak? Chyba nie Gliwice, nie. A może właśnie Gliwice, no nie wiem. Nic konkretnego nie mogę powiedzieć. Gliwice jest taki bardzo... Gliwice jest taki bardzo... Nie wiem, jak byłem, no to było... Panowie, szerzej trochę z tym banerem, bo się gnie. Tak się gnie. Będzie się gniało. Thank you.
Nie oddamy Niemcom Śląska! Naszym celem Wielka Polska! Nie oddamy Niemcom Śląska! Naszym celem Wielka Polska! Nie oddamy Niemcom Śląska! Naszym celem Wielka Polska! Silny naród maszeruje! Wielka Polska! Yeah.
Thank you.
cały dzień prowokacje. Spokój, proszę pozostać na miejscach. Proszę Państwa, proszę o zachowanie spokoju. Proszę pozostać na swoich miejscach. Proszę się nie przemieszczać. Odśpiewajmy pierwszą zwrotkę roty. Nie rzucim ziemi. Thank you.
Jeszcze Polska nie zginęła. Jak zwyciężać mamy, marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Szanowni Państwo! Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Po hymnie. Proszę Państwa, proszę o chwilę uwagi. Proszę Państwa, jesteśmy na placu na rozdrożu. Przemaszerowaliśmy pod pomnik Romana Dmowskiego. Proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Proszę Państwa, nie dajmy się sprowokować różnym zachowaniom. Nie dajmy się sprowokować. Niepotrzebne są nam żadne starcia z policją. Proszę o spokój. Jesteśmy na największej manifestacji narodowej. Na manifestacji, która zgromadziła prawdopodobnie około kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Proszę Państwa, dzisiejszy dzień jest szczególnie dedykowany Romanowi Dmowskiemu jako jednemu z ojców niepodległości, ale jest również dedykowany kombatantom. Bardzo żałuję, że ze względu na tą blokadę i na to, co się działo na Placu Konstytucji, nie mogliśmy wysłuchać pana kapitana Skorupińskiego, który miał do nas przemówić, który jako kombatant Narodowych Sił Zbrojnych, jako uczestnik Powstania Warszawskiego, jako więzień komunistycznego więzienia, miał powiedzieć nam: ja już odchodzę. Tak on mi mówił dwa dni temu. Ja już odchodzę, ja już gasnę. Ale wy musicie dalej walczyć o Polskę. Waszym zadaniem jest tą walkę kontynuować. Zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj, żeby zamanifestować naszą dumę z bycia niepodległymi, z faktu bycia niepodległymi Polakami. Chcemy dzisiaj powiedzieć, że niepodległość jest wartością, że niepodległe państwo polskie jest nam wszystkim potrzebne. Nie tylko je kochamy, ale też je szanujemy i chcemy je zachować. Powtarzamy, że niepodległość nie na sprzedaż. Niepodległość nie na sprzedaż. Niepodległość nie na sprzedaż. Niepodległość nie na
Zgromadzimy się również tutaj pod starym hasłem, które przyświecało naszym ojcom, przyświecało naszym dziadom. Odwieczne polskie hasło: Bóg, honor i ojczyzna. I dzisiaj chcemy je właśnie, te wartości, zamanifestować. Bóg, honor i ojczyzna. 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 Bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy z całej Polski do nas dzisiaj dotarli. Proszę państwa, z zagranicy, wszelkim delegacjom zagranicznym, wiemy, że są dzisiaj z nami goście z wielu krajów Europy. Przypominamy, że dzisiejszy marsz dedykowany był Polakom na Litwie. Dedykowany był naszym braciom i siostrom rodakom, którzy na Wileńszczyźnie, na Litwie muszą się zmagać z prześladowaniami. Jesteśmy z wami, Wilniuki, jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami! Wilniuki, jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami! Wilniuki, jesteśmy z wami! I dlatego parę słów na ten temat. Bardzo proszę o zabranie głosu doktora Krzysztofa Kawęckiego. Tegoroczny Marsz Niepodległości dedykowany jest Polakom, naszym rodakom na Wileńszczyźnie. Chcemy im przesłać wyrazy naszej solidarności za ich wspaniałą walkę o tożsamość narodową, ale także chcemy dla nich wyrazić uznanie za to, co robią, za ich patriotyzm. Jednocześnie oskarżamy całą klasę polityczną III Rzeczpospolitej o to, że prawa Polaków zostały przez nich przehandlowane. Demonstracja została rozwiązana i jest nielegalna. Prosimy o kontakt z organizatorami. Organy policji, prosimy o kontakt z organizatorami. Nie mamy wiedzy na temat rozwiązania legalnego zgromadzenia. To, co przez megafony płynie, nie podlegało absolutnie. Zgromadzenie zostało rozwiązane. Przekazało się do opuszczenia legalnego zgromadzenia. To nie Musimy rozwiązać zgromadzenie. Przepraszam za to, co się tutaj stało. W imieniu policji, która w tej chwili nas tutaj atakuje. Rozwiązujemy zgromadzenie, proszę państwa. Zostaliśmy sprowokowani, proszę państwa. Doszło do wielu prowokacji na trasie marszu. Wszystkie osoby, które wybiegały, trafiły do prowokatoru. Tu policja wzywa się uczestników zgromadzenia do zachowania zgodnego z prawem. Bardzo proszę, w razie nieporządkowania się polecenia policji wobec uczestników zgromadzenia zostaną użyte środki instrumentowe. Zabrała się do opuszczenia.
niebezpieczne środki przymusu. Ponadto wzywa się do opuszczenia miejsca zgromadzenia osoby pozdrowne, osób, senatorów oraz inne osoby posiadające imunity oraz kobiety w ciąży. Damy rady, zobaczcie, co się w Sejmie Polskim dzieje. Są tacy, którzy plują na polskie wartości. Dostali się z Sejmu. Moje nazwisko Arkadiusz Czartoryski, tu jest poseł Górski, jest też poseł Pięta, poseł Wipler. Jesteśmy tu z wami, ale bez was nie damy sobie rady. Jesteście Polakami. W bezpieczeństwie liczymy na was. Proszę o rozejście się. Proszę o rozejście się. Tu policja. Wzywa się uczestników zgromadzenia do zachowania zgodnego z prawem. W razie nieporządkowania się poleceniom policji wobec uczestników zgromadzenia zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego. Prosimy policję o wskazanie dróg, którymi mogą udawać się manifestanci. Prosimy o wskazanie dróg, którym osoby udające się, wychodzące z marszu mogą udać się spoza zgromadzenia. Prosimy o nierzucanie niczym. Prosimy policję o odróżnienie dróg, tak aby manifestacji mogli... Wzywa się uczestników zgromadzenia do zachowania zgodnego z prawem. Prosimy o możliwość odejścia z marszu. Prosimy o możliwość rozejścia się. Zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego. To nie podporządkuje się do wezwania popełnienia przestępstwa i bądź do zatrzymania sprawców. Bardzo prosimy o rozejście się w kierunku, bardzo proszę o rozchodzenie się w kierunku, z którego przyszliśmy. Bardzo proszę o rozchodzenie się w tamtym kierunku. Bardzo prosimy. Bardzo prosimy o rozchodzenie się we wszystkich możliwych kierunkach, jak tylko można. Bardzo prosimy policję o umożliwienie rozejścia się. Jest przestępstwem. Wobec osób, które nie zastosują się do wezwania, zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego. Proszę Państwa, rozchodzimy się w kierunku Alei Szucha. Prosimy o spokojne rozejście się. Co się stało? Tu bym nie pojechał. No dobra, tu policja, organizator rozwiązał manifestację. Policja wzywa do rozchodzenia się w różnych kierunkach. Manifestacja została zakończona. Proszę rozchodzić się w kierunku Agrykoli i ulicy Gagarina. Tu policja. Organizator rozwiązał manifestację. Uczestników manifestacji wzywa się do rozchodzenia w kierunku ulicy Gagarina. Thank you.
Tu policja, organizator rozwiązał manifestację. Uczestnicy manifestacji proszeni są o rozchodzenie się w kierunku Agrykoli i ulicy Gagarina. Tu policja. Manifestacja została rozwiązana. Uczestnicy proszeni są o rozchodzenie się w kierunku Agrykoli i ulicy Gagarina. Moja patologiczna gadka jest do dupy. Pogadaj do Joli, bo ją dupa boli. Dawaj mi tego twojego szefa, człowieku, bo się lecz na łeb. No, to dwie pole was.
Czy gaz coś jest? Masakra, no kurde, wróg na nas, że w telewizji. Straż jeszcze? Po co? Straż jeszcze? Czego?